Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek z Alicji Online. Początek filmu może być troszeczkę niespójny, a to dlatego, że miałam bardzo duże problemy z grą, nagranie mi się skrzaczyło, później gra co moment mi się wyłączała, kiedy chciałam kupić nowego konia, ale w końcu się udało. Ale od początku sprzedałam Frozen, a to dlatego, że nie jeżdżę wyścigów magicznych, tylko właśnie te... nie magicznych. Jeżdżę magiczne, ale nie jeżdżę tych na szybkość, czyli speedowych. I uważam, że ona byłaby mi totalnie zbędna. I później kupiłam konia, który nazywał się Promyk, ale wiecie, z tych losowanych imion po prostu jakieś tam wybrałam, ale gra mi go nie zapisała, więc poszłam kupić tego konia raz jeszcze. Teraz wylosowało się imię Nevermore. Właśnie teraz możecie sobie zobaczyć, na nim jeżdżę, jak on wygląda i tak dalej. Jest troszeczkę mniejszy niż Milo, ale to będę mówić później o tym. No i dopiero po tym, jakby ta gra odzyskała, nie wiem, życie, taki wzięła oddech i później mi się już nie wyłączała, ale właśnie to wszystko tak się szybko działo, że nawet nie miałam wpływu na to, nie wiem czemu, czy wy też tak macie, że gra wam się wyłącza totalnie w takich, wiecie, losowych momentach, że nie wiem, jeździcie sobie i nagle bach i się wyłącza. Nie wiem, czy to jest mój błąd, czy coś z moim komputerem, czy po prostu ta gra po aktualizacji tak ma taki błąd. Więc jeżeli coś o tym wiecie, to możecie dać mi znać. A ja teraz zapraszam Was na dalszą część właśnie odcinka, w którym już tego konia kupiłam i będziemy sobie tam dalej z nim współpracować. Dobra ludzie, tak jak mówiłam, znowu wyłączyło mi grę, znowu mamy inną Alicję, ale nasz Nevermore jest tutaj z nami i on jest totalnie malusi. Zobaczcie. Do Milo on jest zupełnie taki maluśki. No to okej, sprawdźmy teraz, jaki on ma humorek. O, no proszę, nie jestem zdenerwowany, że dostałem tylko jedną marchewkę. Mogę się podzielić. Ojejku! Już cię lubię, już cię kocham, konik. O, matko, jakie to kochane. Dobra, to co, kupimy mu jakąś zbrojkę jeszcze. Jakąś taką ładną, wiesz, żebyś tutaj był wojownikiem. Myślę, że ta może być. Weźmy ją. Okej. I kopytka, żeby chronić na wyścigach. To jeszcze raz do sklepu. Podkowy. I jakąś taką pasującą weźmy. Okej. I teraz co? No myślę, że poopiekujemy się tobą. Ojej, masz ten, 4 liski na koniczynce. Ciekawe, co ty lubisz jeść. To? Proszę bardzo. A marchewkę? Nie. Dobra, kukurydzę lubisz, okej. Dobra. Ale on faktycznie jest dużo mniejszy, tak mi się wydaje przynajmniej. Wybaczcie. No, a te gwiazdki teraz się zdobywa tak szybko. W poprzednim odcinku właśnie się wypowiadałam na temat tych gwiazdek, że trochę słabo, że oni to tak pozmieniali, że tak się szybko je tutaj zdobywa. Czyli, że ty jesteś ciekawski, tak? Ciekawy, jak będziesz chodził po padoku. Ciekawy. Aj, prawie było. Okej, to jeszcze raz. Ajajajaj, teraz za szybko. Dobra, to co? To możemy sobie spróbować siebie na jakimś wyścigu, nie? Tak myślę. Coś na magii. Okej, to chodźmy tutaj. Dobra, kochani, w tym momencie przytnę filmik i wrócę do Was za chwileczkę, jak tylko zacznie się już tutaj cały ten rajd. Dobra, kochani, jedziemy. Good luck! Widzę, tutaj jest ktoś z Polski, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Nesta.
Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze, ale tutaj nikt nie ma w niku.pl, także nie jestem pewna. Aj, 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 ale nie udało się. Kurczę. Nie udał się start. Ulala, tam dostali criticala z tymi łańcuchami. A tam się ktoś obronił przed moim smokiem. Miał tarczę. Proszę bardzo. Proszę jeszcze jednego. Je! Nie! Oddamy! Jej! Jest! Matko boska, ale szarpanina. Tak z samego realna. Ludzie, no. Próbowałam, wiecie, nauczyć się tych daszów, ale totalnie nie umiem. O proszę! Dobra, coś tam mi wyszło ze strzałką w dół. Ej, coś tam się zapełniło na jakoś, na pomarańczowo, czy na jaki? Nie wiem, jak to trzeba robić. Czekajcie, tak? Nie, to nie tak. O, lololol. Dobra, nie będę tego tu próbować. Próbuję sobie tak sama, wiecie, jak poza odcinkiem, bo widzę, że tutaj to mi się nie udaje, ale coś tam wychodziło, także coś tam może jak poćwiczę, to nie będzie aż tak źle, chociaż wiecie, że ja jestem lamą i... Jeszcze tam nie wleciałam. Dobra, bo się skupiłam na tym daszowaniu. Próbowałam, ale ja tego nie umiem. Ja wiem, że... Znaczy, ja wiem, jak to się robi. Wiem, że trzeba tam strzałka w górę, tam później spacja, skok i w dół. Tak, strzałka, jakoś tak to idzie, ale naprawdę ciężko mi ogarnąć. Także wiecie, no. Żeby nie było, że ja nie wiem, wiem, po prostu tego nie umiem. Bo jestem lamą. Już mówiłam zresztą o tym. Coś tam mi wyszło ten jeden raz, ale kurczę, to nie było znowu... Ach ty! Oulala! O nie, tam ktoś miał smoka, uciekamy! O, żeż! Ej, może nie będzie tak źle mimo tych prób tego wszystkiego. Będziemy na drugim miejscu. Jej, to ładnie. Ale ładnie on ten! O ja, jak kończył wyścig, to tak zadębował. Ale fajnie. Ojej! Ktoś jednak poznał, że tutaj jesteśmy. Good luck! Ojej, jak nas mało tutaj zostało. Efrida Kreider. Tej muzyki jeszcze nie słyszałam chyba. Coś właśnie było, że zmienili muzykę na wyścigach. Ale ma ładnego konia tutaj. Nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. Serio, nie mam pojęcia. Skupiam się, staram się i nic mi nie wychodzi. No, nic mi nie wychodzi. O, tamten ktoś sobie będzie mógł się... Tam było osło, no właśnie.
Dobra, co mamy? Tutaj mamy tego, ale... Kurczę, no dobra, to puśćmy mu tego smoka. Jajko! Wiecie co, mogłam w ogóle nie brać tej ciemności, bo już mi się prawie naładowało tam, a może bym miała coś lepszego. Bo ta ciemność jakoś tak nie bardzo nam pomaga, też nie bardzo szkodzi na tych wyścigach. Najgorsze jest to słoneczko i właśnie smog. Według mnie oczywiście, bo dla każdego mogą być to inne rzeczy, które uprzykrzają tutaj życie na wyścigach. Aczkolwiek, tak jak mówię, dla mnie najgorsze jest słoneczko i smog, bo nas zwalniają. No i lód, który może wyrosnąć przed nami dosłownie. To oczywiste. No nie! O, czyli ja dostanę też. Aj! To już jest nasze ostatnie kółeczko, więc... Ale tam tego lodu jest. Ojejku, jejku, jejku, ale tam ktoś dostał powera. No ale jest okej. Okay. Ale mi się podoba, jaką on pozę robi. Naprawdę. Good game, oczywiście. Ojej, dziękuję bardzo. Dobra, to my wychodzimy. Dodamy mu tutaj class up oczywiście. Do control. I tak. Zobaczymy, ile jajeczko nam się tutaj będzie kluło. Jeszcze jeden dzień. No i dobrze. No i dobrze. Okej, okay, kochani, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że mimo, że taki pocięty odcinek, to wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. I ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!